Jaka jest teraz przyszłość Tomasza Adamka w wadze ciężkiej? Czy powinien schodzić kategorię niżej, czy jednak walczyć w tej wadze ciężkiej, no pewnie nieprędko o Mistrzostwo Świata? Nie sądzę, żeby był nawet w stanie zejść do kategorii lekkociężkiej, także jeśli będzie chciał boksować, myślę, że on jest w tej chwili na etapie takim, że musi sobie przemyśleć, co chce robić. I jeśli będzie chciał dalej boksować, to na pewno w kategorii ciężkiej. Trzeba pamiętać, że oprócz braci Kliczko jest na przykład Powietkin, z którym szanse Tomka byłyby pół na pół. Natomiast no tak naprawdę trzeba będzie chwilę odczekać i zobaczyć, jak on ocenia całą swoją sytuację z perspektywy. W tej chwili każdy, kto walczy z braćmi Kliczko, jest na straconej pozycji, nikt nie jest faworytem, no ale boks jest takim sportem, w którym czasem jeden cios potrafi zmienić historię walki. W związku z tym, jeśli ktoś walczy z nim, z jednym lub z drugim z braci, i szczególnie jeśli jest to nasz zawodnik, można liczyć na coś takiego. No niestety tak się nie stało. Tomek pokazał w tej walce wielki hart ducha, serce do walki, odporność. Pokazał to, że walki z jego udziałem, wygrane czy przegrane, zawsze są ekscytujące. Coś tam się, dużo się dzieje. Więc sądzę, że jeśli by na przykład zdecydował się walczyć na przykład z Powietkinem o tytuł, to jest to kwestia jednej, dwóch walk odbudowujących i mógłby taką walkę dostać. No właśnie, czy pana zdaniem idealnym rywalem teraz dla Adamka byłby Aleksander Powietkin czy jednak David Haye? No David Haye nie jest mistrzem świata, więc myślę też, że Powietkin jest zawodnikiem bardziej przewidywalnym. Haye jest szybszy, mocniej bije, no z kolei Powietkin narzuca większe tempo. Ale sądzę, że i jeden i drugi mogliby być w zasięgu Tomka. Bracia Kliczko boksują jakby w innej lidze. Ile jeszcze lat Tomasz Adamek może walczyć na najwyższym poziomie? Pana zdanie. Nie wiem, dlatego że odporność na ciosy kończy się czasem po jednej walce. W związku z tym myślę, że po ostatniej walce, w której Tomek przyjął naprawdę dużo ciosów, musi upłynąć trochę czasu i Tomek sam musi ocenić, ile zdrowia jego ten pojedynek kosztował. Dlatego, że znam przypadki z historii boksu, gdzie po tego rodzaju walce zawodnicy nigdy już nie byli tacy sami.